Tak dobrze być z wami. To trzeci wtorek. Już kończy się ten cykl spotkań, który ustaliliśmy. Temat Duch Święty. Myślę, że tydzień temu mieliśmy wspaniały czas, że Bóg w szczególny sposób dotykał nas, napełniał swoją obecnością, chrzcił Duchem Świętym. Ja kocham społeczność z Duchem Świętym. Ja wierzę, że tak bardzo jest nam Duch Święty potrzebny. Powinniśmy codziennie rano zabiegać o to, by mieć z Nim swój osobisty czas i doświadczać Jego dotyku. Trudno w trzy nabożeństwa przedstawić temat Ducha Świętego, Jego działania, Jego darów, ale to, co przekazywałem was, uznałem za najbardziej ważne i potrzebne na ten czas. Jeśli pamiętacie, mówiliśmy w pierwszy wtorek, to było dwa tygodnie temu, mówiliśmy o tym, że ważną rzeczą dla nas jest osobista społeczność z Duchem Świętym. Kiedy spędzamy z Bogiem czas, to Duch Święty porywa nas, wprowadza nas w Bożą obecność, prowadzi nas przed Boży tron, aby Pan mógł się cieszyć nami, a my, abyśmy mogli się cieszyć Panem. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że jest to wolą Bożą, abyśmy byli przyobleczeni, byśmy byli wyposażeni w moc z wysokości. Kiedy wczoraj wieczorem mieliśmy takie dziwne doświadczenie, ja miałem go po raz pierwszy w życiu, straż pożarna usuwała potężne gniazdo szerszeni. A więc to gniazdo sobie szerszenie zrobiły na budynku naszym zborowym, kościelnym, w samym szczycie. I takie małe helikoptery latały nad nami codziennie. W niedzielę już było tego tak mnóstwo, że wczoraj wezwałem straż i obserwowałem wieczorem o 21, jak rozprawiali się z tym gniazdem, stadem szerszeni. A więc strażak musiał ubrać specjalne odzienie, mundur, specjalne zabezpieczenia, założyć, aby podejść jak najbliżej tego gniazda szerszeni i go zdjąć, po prostu do worka wsadzić i pozbyć się tych jadowitych owadów. I tak sobie skojarzyłem, że to tak jak w naszym duchowym życiu. Pan przyobleka nas, wyposaża nas w moc Bożą, w moc Ducha Świętego, byśmy umieli, byśmy potrafili zwyciężać w naszym codziennym życiu. I dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę na temat obdarowania, bo jest to bardzo ważny temat. Wierzycie razem ze mną, że Bóg jest fantastyczny, jest hojny w obdarowywaniu. Pan pragnie nas obdarowywać. Obdarowuje nas pokojem, pokojem, który mamy w naszych sercach, w tym świecie, w tych czasach niepokoju. Obdarowuje nas swoją miłością, obdarowuje nas łaską, obdarowuje nas wieloma błogosławieństwami, ale także obdarowuje nas szczególnymi darami, wyposaża nas do naszej służby, do naszych zadań, które wykonujemy w życiu Kościoła. Przeczytam dwa wersety. I o to dziś będziemy się modlić. Postaram się krótko, nie teologicznie, bardziej praktycznie przedstawić wam te różne obdarowania, które możemy mieć dzięki Duchowi Świętemu. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wiersz 1. A co do darów duchowych, bracia, to stwierdzenie bracia dotyczy Kościoła, też ważne jest, aby i siostry, abyśmy wszyscy, cały Kościół, byli świadomi rzeczy, mieli poznanie co do darów duchowych. To jest wolą Bożą. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, apostoł Paweł mówi, byście byli nieświadomi rzeczy. Nie chcę. To było jego pragnienie. On pragnął, aby Kościół miał poznanie, aby był świadomy rzeczy co do darów Ducha Świętego. I pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wiersz 4. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Czyż nie jest to piękne, że wyposaża nas ten sam Duch Święty? Ten sam Duch.
Ten sam Duch, który jest w moim sercu, w sercu prezbitera Michała, pastora Bogusława i innych osób, które mógłbym wymienić, jest w każdym z nas. Ten sam Duch. Mamy jednego Ducha, Ducha Świętego, który nas napełnił. Jeśli mówimy o obdarowaniu lub mówimy, ma ktoś dar, rozumiemy przez to naturalne talenty. Tak po ludzku. A więc ktoś ma talent muzyczny albo artystyczny, albo ma jeszcze inne zdolności. I to jest dobre, to jest piękne być utalentowanym, obdarowanym. Czasami te obdarowania, te talenty przejmuje się w dziedzictwie, w genach, po swoich rodzicach. Czasami jest to kwestia umiejętności uczenia się. Jedna z naszych sióstr wyemigrowała do Hongkongu i teraz przebywa wśród nas. Przyjechała ze swoją córką, ona jest pół Polką, pół Chinką, dlatego że jej mąż to Chińczyk, Jeff. I ta córka to geniusz. Ona zdaje na Oxford w Londynie, w Anglii, w Oxfordzie i na 42 punkty maksymalne, które w Oxfordzie się zdobywa w egzaminach wstępnych, zdobyła 40. Wyobrażacie sobie? Zna 5 języków. Dopiero skończyła szkołę średnią. No, obdarowana, utalentowana. Niesamowicie. Piękna, młoda dziewczyna. Ma pełno talentów w sobie. Tych naturalnych talentów. Ale dary, które wymieniane są w liście do Koryntian, w 12 rozdziale, są ponadnaturalnym działaniem Ducha Świętego. I tutaj jestem wdzięczny Bogu, bo dzięki temu i ja mogę być obdarowany. I ty możesz być obdarowana. Każdy z nas może mieć mnóstwo talentów Bożych, obdarowań Bożych. Tak sobie myślę często, gdy się modlę i Bogu dziękuję, patrząc na moje życie, patrząc wstecz, gdzie bym był, gdyby nie Pan i gdyby nie Jego łaska, gdyby nie Jego Duch Święty, gdyby nie Jego obdarowania? Co bym robił? Gdzie bym był? Zastanawiacie się kiedyś? Ja kiedyś nad tym, czy czasami nad tym? Ja często, chyba się starzeję, często o tym rozmyślam. I tak sięgam wstecz. I dziękuję Panu Bogu za to, co w moim życiu uczynił. Dziękuję Panu Bogu za to, że ktoś stanął na mojej drodze i powiedział mi o Jezusie. Dziękuję Panu Bogu za to, że ktoś pomodlił się o mnie, abym był napełniony Duchem Świętym, aby Duch Święty wypełnił moje życie. Coś więcej mówiłem na ten temat tydzień temu. I cieszę się z tego, że także z Bożej przychylności mogłem zostać obdarowany, także obdarowany niektórymi darami Ducha Świętego, czy wywiązuje się z tego obdarowania tak, jak się należy, to niech Pan oceni, osądzi w moim życiu. Kiedy mówimy o Kościele, kiedy Paweł pisze o Kościele, mówi, że jesteśmy jednym ciałem, które ma wiele członków. To jest piękny obraz Kościoła przedstawiony przez apostoła Pawła. I wszyscy, czyli każdy jeden, każda część, każda komórka, każdy członek tego ciała jest ważny, potrzebny i cenny. Tak w naszym organizmie. Potrzebujemy każdej części. Kiedy czegoś brakuje, nie jesteśmy już pełni, nieprawdaż? A więc tak Bóg uformował Kościół, tak, że stworzył nas jako swój duchowy organizm. I mimo, że zadania różnych członków ciała różnią się od siebie, to wszystkie są ważne. A więc musimy sobie powiedzieć jasno na początku, że każdy z nas w Kościele jest bardzo cenny i ważny. Każdy jeden. I nie ma tutaj segregacji. Wszyscy jesteśmy cenni i potrzebni i ważni w ciele, w organizmie, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa. Każdy z nas. I kiedy mówimy o darach Ducha Świętego, to także ten obraz, może tak powiem, ta wizja apostoła Pawła jest w ten sposób przedstawiana,
że każdy dar manifestuje się odpowiednio do konieczności i wyznaczonego celu. A więc obdarowanie duchowe ma zawsze wyznaczony cel. Jest konieczne, aby się przejawiał, jest potrzebny, aby się manifestował w Kościele, w ciele Jezusa Chrystusa. Jeden wierzący dostaje taki dar, a drugi inny dar. Żaden dar nie powinien być uważany za ważniejszy w stosunku do innego daru. Każdy dar jest ważny, cenny i potrzebny, gdyż pochodzi od Ducha Świętego, który jest dla nas darem. A więc najpierw otrzymujemy dar Ducha Świętego, a wraz z Nim także otrzymujemy dary duchowe. Uwaga nasza nie powinna być skierowana na sam dar, aby nie stał się on naszym bożkiem. Dary nie są naszymi bożkami. Naszym Bogiem jest Bóg Wszechmocny, naszym Panem jest Jezus Chrystus. Amen. Dary są tylko pomocne nam w różnych formach naszego posługiwania. Co jeszcze? Nie powinno się robić różnicy i wywyższać pewne dary nad inne, żeby nie doszło do zazdrości, kłótni i podziałów. Najgorsza rzecz, jaka może stać się w Kościele, to zazdrość i kłótnia na fundamencie obdarowania i wyposażenia i służby w Kościele. Mogą nasze ludzkie emocje w jakiś sposób reagować i to się czasami zdarza. Dlaczego on, a nie ja? Ja też chcę głosić kazania. I pozwalasz takiemu bratu głosić kazanie i się zastanawiasz, czy on rzeczywiście ma obdarowanie. Bo może ma obdarowanie do czegoś innego. Niekoniecznie jest tym widocznym organem, nieprawdaż? Może być tym ukrytym, który wykonuje niesamowicie swoją pracę. Może być człowiekiem modlitwy, który w modlitwach wykonuje niesamowitą służbę i ma w tym obdarowanie. A więc musimy to zrozumieć i musimy na tej płaszczyźnie wszyscy razem świetnie, pięknie, po Bożemu funkcjonować. Dlatego, że wszystko, cokolwiek czynimy, czynimy dla Pana. Taką powinniśmy mieć wizję. Kiedyś jeden z pastorów był dumny ze swojego kościoła, bo mu się rozwijał, bo nawracali się ludzie, bo chwalili go inni koledzy pastorzy. Mówią, u ciebie to jest przebudzenie. I on tak chodził, taki dumny, taki pewny siebie, aż do momentu, kiedy pewnego dnia zaskoczył osobę sprzątającą salę nabożeństw. I kiedy tak stanął z boku i się przyglądał, zauważył, że ona nie tylko sprzątała i odkurzała wykładziny, ale modliła się o każde krzesło, które było w tym kościele i błogosławiła każdą osobę, która na tym krześle siądzie w następną niedzielę, aby Bóg coś z jej życiem uczynił. I wtedy ten pastor zrozumiał, że musi zejść trochę ze swojej pychy. Że to nie tylko jego zasługa, jego kazań i jego charyzmy, ale to zasługa tej cichej, gdzieś tam działającej w ukryciu siostry, która przyczyniała się do niesamowitych przełomów w tym kościele. Swoją modlitwą, swoim obdarowaniem. Kiedy patrzymy na różnych wielkich liderów bożych, to widzimy, że Mojżesz, nim został liderem całego narodu Izraela, pasł trzodę teścia Jetry. A więc on realizował się w jakimś zadaniu, w jakiejś mniejszej formie, w mniejszej służbie. Kiedy patrzymy na Dawida, to był pasterzem, grał na harfie, nim został królem. Kiedy patrzymy na Józefa, nim został zarządcą dóbr Egiptu, był służącym i niewolnikiem i sprawował się dobrze w tym, co robił. Wiecie, Józef w ogóle to jest postać, która mnie niesamowicie inspiruje, która jest dla mnie niesamowitym wzorem cierpliwości, wytrwałości w oczekiwaniu na swoje przeznaczenie. A przy tym jeszcze pokornie służący w swoim namaszczeniu i w swoim powołaniu, które Bóg mu dał. Jezus był cieślą, Paweł szył namioty, Filip usługiwał przy stołach, podając ciasto. No bo oni
ci diakoni zostali powołani, by usługiwać przy stołach w Dziejach Apostolskich, aby pomagać. A później został ewangelistą, który był obdarowany darami Ducha Świętego, bo gdy czytamy jego historię, to i uzdrowienia miały miejsce, i dary rozpoznawania duchów, i miał także silną wiarę, gdyż całe miasto zostało poruszone Bożym Słowem. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, teraz już ten kluczowy tekst, 12 rozdział od 8 wersetu. To jest pomiędzy tymi, które przeczytaliśmy wcześniej, na początku. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Moje zrozumienie jest takie, że nie ma specjalistów od jakichś darów. Każdy może być użyty w darze uzdrawiania. Każdy może być użyty w darze rozróżniania duchów. Każdy może być użyty w darze mowy mądrości. Wszystko zależy od celów i okoliczności, w których nas Bóg stawia. Bo to jest nasze doposażenie. To jest nasze wyposażenie w posługiwaniu. Króciutko zastanówmy się nad pierwszymi dwoma darami. One funkcjonują razem ze sobą. I myślę, że jak porozmawiamy chwilę o tym, nie teologicznie, ale praktycznie, to wielu z was stwierdzi, że wiele razy te dary miały miejsce w waszym życiu, albo odkryjecie, że potrzeba wam tych darów w różnych sytuacjach i okolicznościach. Jest to mowa wiedzy i mowa mądrości. Inne tłumaczenie mówi słowo wiedzy, poznania i słowo mądrości. Dlaczego one funkcjonują razem? Bo jeśli ktoś otrzymuje słowo wiedzy, czyli ma poznanie w jakiejś kwestii, to później potrzebuje słowa mądrości, jak to poznanie przekazać i urzeczywistnić. Te dwa dary muszą funkcjonować razem, lub gdy posługujemy w duecie, gdy posługujemy w małżeństwie na przykład, mąż z żoną w duszpasterstwie, wtedy może jedna osoba mieć dar poznania, a druga dar mądrości, jak to poznanie teraz urzeczywistnić, aby pomóc osobie, której usługujemy. Jakże to ważne w naszym duszpasterstwie. Jakże to ważne, kiedy mierzymy się z różnego rodzaju trudnymi sytuacjami w życiu. Co to jest mowa wiedzy? Apostoł Paweł do Tymoteusza w 2 rozdziale 15 wierszu napisał tak. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Taka była modlitwa o młodego Tymoteusza. On nie modlił się, aby jego materialne potrzeby były zaspokojone, choć to jest ważne. On nie modlił się o to, by jego edukacja się dobrze rozwijała. On modlił się, on zachęcał go, aby był wypróbowanym, nienagannym pracownikiem, który należycie jakby wykłada, przekazuje, komunikuje słowo prawdy. Mądrość i poznanie uzupełniają się nawzajem. Jeśli jakieś specjalne słowo rozpoznania określa sytuację, a więc usługujemy komuś i nagle stajemy przed murem i potrzebujemy poznania, wiedzy, mądrości i objawienia. Wiecie, cztery takie aspekty pokazują prawdziwość słowa poznania. Podstawowa wiedza to znać Boga, to znać Jezusa Chrystusa, rozumieć Boże Słowo i mieć intensywny kontakt z Bogiem. Bo poznanie nasze czy objawienie nasze nie weźmie się o tak nagle z powietrza. Takie jest powiedzenie, z pustego nie nalejesz, nieprawdaż? A więc ludzie chodzący z Bogiem, którzy mają relacje z Bogiem, którzy poznawają Jezusa Chrystusa, którzy są bliscy z Duchem Świętym
Bogu poprzez intymną społeczność z Nim. Wiecie, ostatnio, i to też jest program, który przygotowuję dla grup domowych, wracamy do podstaw. Widzimy, że ludzie nie umieją studiować, medytować Bożego Słowa. Ja nie chcę dzisiaj robić tutaj testu, ale zadajmy sobie pytanie, ile czasu spędzamy sami, my tu obecni dzisiaj na sali, stricte na studiowaniu, na medytowaniu, nad rozmyślaniem, nad tekstami biblijnymi. Bierzemy notatnik, piszemy, co Bóg do nas mówi, przeżywamy to Słowo, przyjmujemy Go do naszego życia. Ilu z nas to robi codziennie w taki sposób? A to jest tak samo nam potrzebne jak zwykłe jedzenie, jak pokarm dla naszego brzucha. Bo to jest po prostu pokarm dla naszej duszy. Nie odchudzajmy naszej duszy, tucząc przy tym pokarmami ciała nasze. Jak już co, to niech to idzie w parze. Jak lubimy jeść, to także niech dusza nasza je. Niech dusza nasza się karmi, bo to jest podstawa naszego zwycięskiego życia. Z tego rodzi się poznanie. Bo nie może nasze poznanie wynikać poza Słowo Boże. Tak samo jak proroctwo nie może wynikać poza Słowo Boże. Każde proroctwo musi być przecenzurowane Bożym Słowem. Bo inaczej możemy popaść w zwiedzenie. Potrzebujemy inspiracji od Boga, wyczucia, co w życiu jest właściwe albo nie, mądre albo głupie. Bóg chce nam to pokazać. Ojciec, który wszystko wie, pragnie objawiać swoim dzieciom to, co On wie i pragnie dać nam poznanie prawdy, abyśmy umieli usługiwać. I tego rodzaju poznanie nie można się wyuczyć. Tego poznania nie można się nauczyć. To otrzymuje się od Ducha Świętego. I wtedy odpowiednio nasz duch reaguje. Nasz duch otrzymuje. Słowo poznania jest Bożym uzbrojeniem, które dostaliśmy, aby wypełnić różne zadania misyjne, które mamy. I aby mieć wiedzę i orientację odnośnie ważnych faktów, które pokazuje nam Duch Święty. Wiele razy miałem okazję doświadczyć słowa poznania w różnych sytuacjach. Kiedyś opowiadałem wam, jak w Indiach Pan pobudził mnie, aby poprosić, wezwać wszystkie kobiety, które cierpią na krwotok. Multum. Chyba z 80 do 100 kobiet wyszło, hindusek, które nie mają dostępu do lekarzy, z różnego rodzaju schorzeniami kobiecymi. To było objawienie. Ale kiedy Bóg daje objawienie, kiedy to był impuls, kiedy to było z takiego natchnienia Ducha Świętego, poprzez poznanie, publiczne zawołanie, aby otrzymały te kobiety pomoc, spowodowały, że Bóg się mógł objawić i dokonał cudu. Nie my, Bóg dokonał cudu. I wiele, wiele z tych kobiet następnego dnia z uśmiechem świadczyło, że zostały uwolnione minionego wieczoru ze swojej dolegliwości. One o tym wiedziały. Nie były lekarza. One o tym wiedziały, że zostały uwolnione ze swojej dolegliwości. Także poznanie, jeśli chodzi o przykłady biblijne, czuję, że to tutaj nie dojdziemy daleko dzisiaj, trzeba się modlić. Dlatego mówiłem, że to jest bardzo rozległy, głęboki temat. Dar poznania przejawia się na przykład, kiedy Natan opowiada bajkę Dawidowi. Pamiętacie? To jest dar poznania. A więc Natan miał objawienie od Boga. Bóg go posyła, aby oczywiście zrobił to w takiej formie bardzo mądrej, sprytnej, tak Bóg mu kazał, aby opowiedział mu historię o pewnym królu. A to było o Dawidzie. A więc widzimy tutaj od razu, jak przejawia się także dar mądrości. Bo poznanie samo, gdy mamy, możemy tym poznaniem w kogoś uderzyć, możemy mu powiedzieć, co wiemy i możemy kogoś zabić, nie pomóc, przestraszyć.
Ale Bogu chodzi o to, gdy daje nam poznanie, abyśmy także mieli mądrość, jak to objawienie, to poznanie przekazać i jak usłużyć, by pomóc, bo Bóg jest Bogiem miłości. On zawsze chce pomóc. On trzciny nadłamanej nie dołamie, on tego ognia, który ledwo płonie, nie dogasi. On zawsze przychodzi z łaską, aby pomóc, aby pomóc. W niedzielę usługiwałem w swoim zborze o Jezusie, który nie chodził w koło i potępiał ludzi i rzucał sądem. Pan Jezus nie dokonywał tego. On chodził czyniąc dobro, uzdrawiając wszystkich, którzy byli zaatakowani przez diabła. I taki sam Jezus jest dzisiaj głową Kościoła. On nie chce nas zniszczyć, On nie chce nas zatracić, on chce nas pozyskać, On chce nas uzdrowić, On chce nam pomóc. Dlatego otrzymujemy objawienie, abyśmy wiedzieli, jak usługiwać. Przydatność przeskakuje do słowa mądrości. Przydatność tego daru ujawnia się, gdy czas i praktyczne zastosowanie słowa pasują do konkretnej sytuacji. Więc nagle mamy słowo poznania i Bóg daje nam mądrość. Teraz słowo mądrości jest po to, bym teraz umiejętnie mógł dotrzeć do serca tej osoby, aby ją pozyskać, aby jej pomóc. Słowo mądrości nie musi być używane tylko do publicznego użytku w ramach nabożeństwa. W ogóle dary Ducha Świętego nie są tylko po to, by być używane do publicznego nabożeństwa. Oczywiście tam także. Ale my możemy używać dary Ducha Świętego na grupach domowych, w naszej indywidualnej posłudze, w naszych indywidualnych rozmowach z ludźmi. Czasami zastanawialiście się nad tym, czemu powiedziałem to, co powiedziałem. To jest jakby reakcja, czy jakby wypełnienie się tego, co Pan Jezus powiedział, nie troszcie się o to, co mówić będziecie, gdyż ja wam dam słowo, ja wam dam poznanie. I nagle powiedziałem coś, co doprowadziło daną osobę do przełomu w życiu. Ja się sam zastanawiam, skąd ja to wziąłem. Duch Święty. Duch Święty. A więc przejaw tego daru pomaga nam, abyśmy mogli w mądrości usługiwać, w mądrości posługiwać innym. Daniel rozumiał, miał mądrość, aby wyjaśnić królowi Babilonii jego sny. Józef tak samo, w Egipcie. Więc to dzięki Bożej mądrości, dzięki Bożemu objawieniu. Popatrzmy na dar prorokowania, dlatego że uważam, że jest to ważny dar, I warto nad nim się pochylić, warto nad nim się zastanowić. W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, wiersz 3 czytamy. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy na temat języków. Jak ważnym jest modlitwa w językach. Jak Paweł zachęca nas do tego, byśmy modlili się językami, chociażby słowem, kto modli się językami, samego siebie buduje. Więc pytanie brzmi, czy ja chcę budować samego siebie? Jeśli tak, to modlitwa w językach, modląc się w językach, po prostu jakby wchodzę w tą płaszczyznę mojego duchowego wzrostu, mojej duchowej budowy. I modląc się w językach, buduje samego siebie. Duch się we mnie modli. Natomiast powiedział apostoł Paweł co do proroctwa, kto prorokuje, kościół, zbór, wspólnotę buduje. Proroctwo to inspirowana wypowiedź przez Ducha Świętego. Duch Święty inspiruje w konkretnej sytuacji albo rozmowie, by powiedzieć, ogłosić lub proklamować Bożą prawdę. Proroctwo służy służbie dla innych ludzi. I przy tym nie jest konieczne, by znać potrzeby określonych osób. Ja ostatnio bardzo dużo usługuję słowem proroczym i kocham usługiwać w małych zborach. Niedawno odwiedzałem zbory na wschodzie Polski. Niewielkie zbory, 30-osobowe. I mogliśmy usługiwać sobie nawzajem. I to przychodzi nagle. Ludzie wychodzą do modlitwy, wychodzi z 5 osób i nagle Pan zaczyna dawać słowo dla każdej osoby.
I kiedy ludzie słyszą, jakie słowo przychodzi, nagle wszyscy zaczynają wychodzić. Wszyscy zaczynają wychodzić. I chcę coś wyjaśnić. Jakie jest moje zrozumienie? Ja nie wierzę, że dzisiaj w Kościele Nowego Testamentu wierzący ludzie są prowadzeni przez proroków. Nie mamy takiej nauki nowotestamentowej. W Starym Testamencie Izraelici, lud Boży był prowadzony przez proroków. A więc co to znaczy? Że Bóg mówił do proroka, a prorok przekazywał słowo od Pana ludowi. Czy indywidualnie jakiejś osobie. W Nowym Testamencie wygląda to zupełnie inaczej. Biblia mówi, kogo Duch Święty prowadzi, ten jest Bożym dzieckiem. A więc nie jesteśmy prowadzeni przez proroków, ale przez Ducha Świętego. I tego musimy się nauczyć. Jestem przeciwny służbie proroka, do którego ustawia się kolejka, aby usłyszeć, co mamy robić, jak do wróżki. Absolutnie. Słowo Boże mówi wyraźnie, że proroctwo służy ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Prorok nie wyznacza mojej przyszłości. Moją przyszłość wyznacza mi Bóg i objawia mi ją przez Ducha Świętego. A więc jestem odpowiedzialny za moje duchowe życie i jeśli Pan coś planuje dla mnie, to najpierw mi to powie poprzez Ducha Świętego, który jest we mnie. Oczywiście zgodzę się, że prorok może przynieść słowo potwierdzenia. A więc jeśli ktoś otrzymał od Boga słowo, posyłam cię do Chin na misję i nagle słyszysz ten głos i Bóg mówi do twojego serca i modlisz się i wszędzie tylko Chiny i Chiny, wszędzie tylko okoliczności, które ci pokazują, że to jest twoje pole misyjne. Zaczynasz mieć opory i nagle mówisz, ale ja nie mam pieniędzy, ale ja życie zawodowe prowadzę, a ja mam tutaj różne sprawy niepozałatwiane. I wtedy przyjeżdża prorok, czy obdarowany ktoś słowem proroczym i mówi, powołuję cię, abyś pojechał na misję do Chin. I wtedy to jest dopiero prorocze poświadczenie tego, co Duch Święty mi mówi i do czego mnie prowadzi. I tak Bóg chce działać w Nowym Testamencie. Po to dał nam Ducha Świętego. To nie jest o tak. My nie mamy o tak coś. No Ducha Świętego mamy. No tak coś tam mamy. Powiedziałem tydzień temu, że jest to smutne, że wierzący nie są świadomi obecności i mocy Ducha Świętego w swoim życiu. To jest smutne. O, jakie moje życie, takie słabe. Do niczego, ciągłe problemy, jakby nie było tego fundamentu, kręgosłupa, jakby nie było tej Bożej mocy, którą Bóg włożył w nasze życie. Słowo prorocze ku zbudowaniu ma przynosić pocieszenie. Kiedy jest mowa o napominaniu, to jest bardzo ciekawe, bo greckie słowo i inne tłumaczenia Biblii mówią, że to napominanie ma być w taki sposób przekazywane, by kogoś pozyskać, by mu pomóc. Nie go zgasić, nie go dobić, nie go potępić. O, ty grzeszniku, tak mówi Pan, do piekła pójdziesz, jak się nie upamiętasz. Wiecie, jak słyszę takie proroctwa, to po prostu to w tym widzę jakiś, nie wiem, jakąś agresję, jakąś złośliwość. Napominanie, Bóg gdy napomina, napomina zawsze w duchu miłości. Bo Bóg jest miłością, tak? I miłość do nas doszła. I obecność Boża w naszym życiu, to ta obecność Bożej miłości jest ponad wszystkim. Miłość zakrywa, tak ogarnia, przygniata każdy grzech. Boża miłość. Jak ktoś naprawdę poznał Bożą miłość i jest rozkochany w Bogu, to jest moje nauczanie na temat uświęcenia i na temat takiego obwarowania siebie zakonem. Jeśli ktoś naprawdę kocha Boga z całego serca, to nie będzie robił niczego, co by mogło go zasmucić. Nie potrzebuje nakazów i zakazów. Tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, a zrób to, to zobaczysz. Apostoł Paweł jasno to wyjaśnił. Nasza relacja jest zbudowana na innej płaszczyźnie, jest zbudowana na innych więziach i relacjach, które mamy.
są relacje miłości. Jeśli ja kocham moją żonę szczerze, to nie pozwolę sobie na to, by ją skrzywdzić, by zrobić coś nieprawidłowego, co by ją zabolało, co by ją skrzywdziło, co by było złe, co by było złem. Nieprawdaż? Tak samo Bóg nas kocha. I tak samo, gdy kocham, to wybaczam. I tak samo Bóg, gdy kocha, wybacza. To są relacje miłości. I na tej płaszczyźnie budujemy nasze uświęcenie. I pomaga nam w tym Duch Święty. I poprzez słowo prorocze, kiedy przynosimy słowo zbudowania, napomnienia, korekty, pocieszenia, jakby przekazujemy impuls od Boga, przekazujemy szczególne przesłanie do serca osoby, której usługujemy. I wtedy podnosimy ją. Te proroctwa, czy każde nasze proroctwo powinno być ukierunkowane, by pokazywać Boże odpowiedzi, Boże rozwiązania. Z drugiej strony Bóg nas motywuje, abyśmy śmiało prorokowali, ale z drugiej strony mówi, abyśmy nie rozpoczynali niczego w oparciu o nasze myśli czy o nasze motywacje. A więc jest to niesamowita współpraca z Duchem Świętym. Ja tutaj sobie zapisałem taką zasadę. Tu panuje zasada, że prorok jest sługą Ducha Świętego, a nie Duch Święty sługą proroka. Rozumiemy? Prorok jest sługą Ducha Świętego. Jestem poddany Duchowi Świętemu. Jestem otwarty na Jego prowadzenie. Jestem wrażliwy na Ducha Świętego. Dlatego też trzeba cierpliwości, trzeba umieć wyczekać, wyczekiwać na Ducha Świętego. Wiele razy w takim moim porannym czasie z Bogiem otrzymuję wiele impulsów od Pana, wiele dobrego słowa. Dla nas, dla mnie i dla kasnodziejów jest pewne niebezpieczeństwo, że nasze przygotowywanie, czytanie Biblii jest związane stricte z przygotowywaniem kazań, usług, wykładów itp. My musimy znaleźć czas, by mieć osobistą społeczność z Bogiem dla samych siebie. Aby Bóg mówił do mojego serca, aby mnie przekonywał, aby mi objawiał. Oczywiście wiele z tych rzeczy później wykorzystuję także w przekazie, wykorzystuję także w usługach, ale przede wszystkim odbieram to dla swojego życia. Bo mówca, kasnodzieja, nie ma prawa niczego mówić i niczego nauczać, jeśli pierw nie przyjmuje to do swojego serca i do swojego życia. Nie mam prawa mówić o miłości, nauczać o miłości, jeśli nie kocham. Nie mam prawa mówić o przebaczeniu i nauczać o przebaczeniu, jeśli sam nie przebaczam. Bo to jest obłuda. Mówić komuś, co masz robić, ale sam tego nie robię. A więc to są wyzwania, które mamy. Dar uzdrawiania. Ja tak praktycznie trochę kilka rzeczy chcę wam przekazać, o których rozmyślałem dzisiaj. Uzdrowienie jest częścią Bożego planu. To jest przepiękny Boży plan dla człowieka. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Znany fragment, cytujemy go często przy Wieczerzy Pańskiej. Abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, a Jego sińce uleczyły was. Jezus umarł za przebaczenie grzechów. Przez Jego cierpienie jesteśmy także uzdrowieni duchowo i cieleśnie. To jest Boża obietnica. To jest Boży plan dla nas. Działanie tego daru jest uzależnione od nastawienia naszej wiary. I tutaj z tym darem bardzo dobrze komponuje się współgra dar wiary, o którym za chwilkę parę słów powiem. Uzdrowienie jest odpowiedzią na naszą wiarę, na brak zdrowia i także na przejaw Bożej woli. A więc jakby trzy płaszczyzny. Jest to reakcja na wiarę człowieka, jest to także reakcja miłosierdzia na brak jego zdrowia i na przejaw Bożej woli. Czy wiecie, że w czasach Jezusa, kiedy Jezus usługiwał, wiele razy usługiwał ludziom, którzy nie byli wierzący tak jak my. Nie byli ludźmi wierzącymi, czyli mającymi poznanie słowa, rozumiejącymi Królestwo Boże i tak dalej. Wiele razy byli to ludzie zupełnie niewierzący, jak 10 trędowatych na przykład. Nieprawdaż?
Wszyscy byli uzdrowieni. Pan Jezus ich uzdrowił. On zareagował na brak zdrowia, którego potrzebowali. A także przejaw Bożej woli. Żyjemy w czasach, kiedy dar uzdrawiania jest niesamowicie eksponowany, jest wielki nacisk na ten dar. Wiele podkreśla się na temat uzdrowienia w kościołach i w służbach. Teraz żyjemy w takich czasach, kiedy taka nowa jakby fala poszła, czy idzie, żeby iść na ulicę i uzdrawiać chorych. Słyszycie o tym? Iść na ulicę, uzdrawiać chorych. Kaznodzieje różni zachęcają, wyganiają nas, abyśmy szli na ulicę i uzdrawiali chorych. Wiecie, mam pewien dylemat. Bo ja nie widzę, żeby Pan Jezus biegał po ulicach i szukał chorych, aby ich uzdrawiać. Nie. Pan Jezus nie chodził i szukał, gdzie jest chory, aby go uzdrowić. Ja miałem kontakt z wieloma ludźmi, przychodzą do mnie sfrustrowani młodzi ludzie i mówią: pastorze, jak to jest? Wytłumacz nam. Tak czuliśmy w naszym sercu, że mamy iść tam i do tej osoby o kulach i tam siedziała w parku jakaś osoba chora i modliliśmy się i nic. No, ci ludzie nas uściskali, podziękowali nam, ale nie było tego, na co oczekiwaliśmy. Ja staram się być zawsze pozytywny i zachęcam ich, aby się nie poddawali, aby ufali Panu. Jeśli was Pan prowadzi, to wierzcie, ufajcie Bogu, trzymajcie się słowa. Pan przyzna się do waszej służby. Pan będzie wam błogosławił. Ale tak naprawdę, kiedy patrzę na służbę Jezusa, to On uzdrawiał tych, którzy do Niego przychodzili lub byli przynoszeni, lub cisnęli się do Niego, lub wołali za Nim. Czytajcie Nowy Testament. Albo kiedy był szczególnie poruszony i prowadzony przez Ojca w Duchu Świętym, na przykład widząc zrozpaczoną matkę, której zmarł syn, wzbudził go z martwych. A więc potrzeba tej duchowej wrażliwości. Ja nie mam żadnych problemów, żeby pomodlić się z człowiekiem mi obcym na ławce w parku lub w autobusie. Ale nie chciałbym, aby to było afiszowanie się moim darem uzdrawiania. Bo ja go teraz mam i teraz wszystkich, których spotkam, to pouzdrawiam. Bo tak to nie działa. Kiedy modliłem się o te chore dzieci w Indiach, było ich może z 10 położonych czy 12 na tej scenie, tylko jedno dziecko zostało uzdrowione. Długo później biłem się z myślami: Panie, dlaczego tylko jedno? Oczywiście to jedno uzdrowienie spowodowało niesamowite poruszenie na ewangelizacji. Wystarczyło. Ale Bóg uzdrowił to jedno dziecko. Kiedy pójdziemy do sadzawki Betesda, widzimy, że Pan Jezus uzdrowił także tylko jednego chorego, który był tam przy tych wodach, które się poruszały. A więc powiedziałem to komuś już, że czym starszy jestem, tym bardziej nie rozumie służby uzdrawiania. Kiedyś, kiedy byłem młodszym, to mi woda sodowa do głowy uderzała. Ja tu wszystkich pouzdrawiam. Prawda była taka, że nie wszyscy byli uzdrawiani, niestety. Kiedy patrzę wstecz, to mierzyliśmy się także z różnego rodzaju doświadczeniami, gdzie ludzie odchodzili, umierali nawet w młodym wieku. A obok ktoś był uzdrawiany z raka. I nie było trzeba długich modlitw, wielkiego napinania się. Po prostu suwerenne działanie Boże. Mam problem z tym, kiedy naucza się, że Bóg został pozbawiony swojej suwerenności, a my teraz mamy wszystko w swoich rękach i to od nas zależy. To jest tak, jakby zrobić z siebie bogów. I teraz ja tu rządzę i o to ode mnie zależy. Musimy mieć biblijne Boże spojrzenie. Ale z drugiej strony jestem otwarty, moje serce jest otwarte i ma pełnię wiary, że Bóg może uzdrowić każdego człowieka. I ja będę się modlił do końca, póki żyję chory, będę się modlił, aby Bóg go uzdrowił. A jeśli Pan go zabierze, to ja Panu Bogu przeszkadzał nie będę. Bo On wie lepiej ode mnie, co robi. Amen?
Ale obdarował nas Pan darem uzdrawiania. I teraz jak to funkcjonuje? Oczywiście namaszcza Pan ludzi, którzy mają jakieś szczególne obdarowanie prorocze. Namaszcza Pan też ludzi, którzy mają obdarowanie daru rozpoznawania duchów, duchowego rozpoznania. Namaszcza też Pan ludzi, którzy mają obdarowanie ku uzdrawianiu, ale aby modlić się o chorych, Bóg uzdalnia nas poprzez dar Ducha Świętego wszystkich. Każdego. Chwała Bogu, że my wierzymy w 16 rozdział Ewangelii Marka. Żeśmy nie zdziwaczeli, jak niektórzy, i nie mamy koncepcji, że to jest dopisane. Chwała Bogu, że my, zielonoświątkowcy, wierzymy, że 16 rozdział Ewangelii Marka jest w Biblii i jest przez Ducha natchniony. I tam jest powiedziane, że na chorych ręce kłaść będziecie. Ci, którzy wierzą, na chorych ręce kłaść będą, a oni ozdrowieją. A więc Bóg chce używać każdego z nas i aby chory był uzdrowiony, potrzebujemy daru uzdrowienia. My nie uzdrawiamy, to Jezus uzdrawia, ale obdarowuje nas, wyposaża nas w odwagę, w wiarę, w zaufanie w Boże Słowo, daje nam to przekonanie, że możemy położyć ręce na chorym, a oni wyzdrowieją, a on wyzdrowieje, chory wyzdrowieje. Pamiętam, przypomina mi się teraz, jedna usługa, usługiwałem kiedyś daleko stąd, na drugiej półkuli. A tak a propos drugiej półkuli, to już najbliższy weekend znów będę na drugiej półkuli, a więc dziś jestem z wami, a już w piątek będę w weekend cały usługiwał w gorącym Teksasie, bo tu jest trochę za zimno, a więc muszę pojechać tam, gdzie jest ponad 40 stopni. Kiedyś usługiwałem w Cambridge w Ohio, w stanie Ohio, w takim małym miasteczku Cambridge. Tam był taki fajny, niewielki kościół, gdzieś około 250-300 osób. I głosiłem Ewangelię, głosiłem Słowo i nagle słyszę od Boga głos: idź i pomódl się o tego brata, który tam siedzi. A on siedział tak, jak brat tutaj siedzi, o, tak ręce miał założone i tak siedział. I Duch Święty mi mówi: idź i pomódl się o niego w środku mojego kazania. Miałem jakąś odwagę taką od Boga, Ducha Świętego. Zszedłem z tego podium, podszedłem i kiedy zbliżałem się, zobaczyłem, że stoi tam balkonik. Za ławką stał balkonik. A więc on chodził, trzymając się balkonika. No ale już zszedłem na dół, już głupio się było wycofać. Bo się trochę przestraszyłem. Myślałem, że to ból głowy albo jakaś tam drobna dolegliwość. Co się okazało? Okazało się, że to był mężczyzna, dość potężny, który spadł z dachu i miał bardzo poważną kontuzję kończyn dolnych. Był cieślą. Zleciał z dachu kiedyś, gdy pracował na dachu i od tego czasu nie mógł się już wykurować. Zaczęliśmy się modlić. I Bóg uzdrowił tego brata. On wstał, był tak wysoki jak ja, ale ważył ze 4 razy więcej. Taki potężne chłopisko wstał, zrobił krok z tej ławki i zaczął chodzić. Poszedł do pastora, wziął go za rękę i później zaczęli chodzić w koło sali. A później zaczęli sobie biec tak truchcikiem w koło sali. A ja stoję, miałem kazanie dalej głosić, a oni sobie biegają. A ludzie chwalą Boga, klaszczą, oddają Bogu chwałę. Później dopiero mi powiedzieli, jakie były jego choroby, jakie były jego przeżycia. Na drugi dzień przyjechał takim wielkim Fordem amerykańskim, tranzytem potężnym i zabrał mnie na steka. Do dziś nie zapomnę tego steka. Tak jak wielki ten chłop, tak wielki był ten stek. Mówi: to, bracie, w ramach podziękowania, że byłeś posłuszny Duchowi Świętemu, nakarmię cię. Ale Pan go uzdrowił. Tak działa impuls daru wiary. Nie miałem go przed rozpoczęciem nabożeństwa. Wierzę w uzdrowienie. Ale przychodzi impuls wiary, przychodzi to przekonanie wewnętrzne. Wierz, że wiesz, po prostu, że trzeba to zrobić, że trzeba być posłuszny Duchowi Świętemu, że to jest ten moment, że to jest ta chwila i to się kończy zwycięstwem. Może na koniec jeszcze, ja wiem, że jeszcze jest dar rozróżnienia duchów, języki, tłumaczenie. Trochę mówiłem o tym tydzień temu, a więc może jeszcze kiedyś przyjadę, jeśli będzie taka wola.
dar wiary. Kiedyś Pan Jezus, to jest ostatnie kilka myśli, będziemy się modlić. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus napomniał, czy zgromił ducha demona i był człowiek uzdrowiony i chłopiec od tej godziny zaczął chodzić. Jest to Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od 18 wiersza. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Wiecie, ja rozróżniam jakby cztery takie płaszczyzny wiary. Ogólna wiara, którą mają wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie mają wiarę. Wszyscy. Nawet niewierzący mają wiarę. Wierzę, że usiądę i nie spadnę, że ten stołek tam jest, tak? To jest wiara. Praktykujemy wiarę codziennie. Siadamy do samochodu i jedziemy w podróż i wierzymy, że dojedziemy, tak? Wsiądę w samolot i polecę i będę wierzył, że dolecę. Nie siadam nie wierząc, że dolecę, bo bym nie wsiadł. Nieprawdaż? Później jest druga płaszczyzna wiary, wiara zbawienna, zbawcza. Wiara, o której mówi nam list do Efezjan 2,8, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Jest także wiara jako owoc Ducha Świętego. A więc nie mamy owoców Ducha, mamy owoc Ducha. Mówiłem o tym w pierwszym wykładzie. Jeden owoc, który ma różne składniki w sobie. I gdy ten owoc się rozwija, to rozwijają się też te składniki. Cierpliwość, samokontrola, dobroć, współczucie, wiara, radość, pokój, tak? To wszystko się rozwija w nas. Dlatego mówiłem w pierwszym wykładzie, że to nie jest komplement, jak ktoś nam mówi, nic się nie zmieniłeś. To nie jest komplement. Ja nie lubię takich komplementów. Nic się nie zmieniło. Niektórzy lubią, no mówią, cały czas jestem młody, nic się nie zmieniłem. Ale wiecie, gdy rozwijają się owoce, to my się zmieniamy. Gdy rozwijają się te wszystkie części owocu, to my się zmieniamy. Zmieniamy się, kształtujemy w sobie Boży charakter, tak? Bożą osobowość. A więc jest to ciągle wzrastająca wiara. Rozwijam się w tej wierze. I jest ta wiara, którą daje nam Duch Święty. To jest impuls wiary. Ja nie mam cały czas takiej wiary, jak miałem wtedy, gdy podszedłem do tego człowieka, który tam siedział. To był impuls wiary, to był dar wiary. On się przejawił razem z darem uzdrawiania. A więc w różnych okolicznościach potrzebujemy takich impulsów. Taki rodzaj wiary jest manifestacją Ducha Świętego, który objawia, manifestuje ponadnaturalną moc Bożą w naszym życiu. Czasami to są różne sytuacje i różne momenty, w których się znajdujemy. Kiedy gdzieś tam naprawdę w okropnych warunkach, mieszkałem w okropnych warunkach i jadłem straszne rzeczy, okropne rzeczy, nie wiem nawet co, żadnej higieny, temperatura prawie 40 stopni, żadnych lodówek, niczego. Musiałem mieć wiarę, że przeżyję. Byłem 5 razy w Indiach, nigdy nie chorowałem. Nigdy nie chorowałem. To jest łaska. To jest Boża łaska. I wiem, że to Pan Bóg mnie chronił. Że to też pewna postawa serca powoduje, że mogę odnaleźć się w takich okolicznościach. Znam pastorów, którzy byli zapraszani, bo pomagali, bo wspierali. Bardzo hojnie wspierali i byli zapraszani. Mówią, niech Leszek jedzie, ja nie, ja mam wrażliwy żołądek. A więc nie potępiam ich. Daniel miał tego rodzaju wiarę, kiedy był prowadzony do lwiej jamy. Nie widzimy w Bożym Słowie, że Daniel panikował, była histeria, tarł się. Nie, nie, nie,
tylko nie do lwiej jamy, nie, nie. Ratujcie mnie, ratunku, nie. Czytacie w Biblii o tym? Nie, nie ma. Król był zasmucony, bo bardzo cenił Daniela, ale Daniel miał pokój w sercu. On wierzył, że Pan go chroni. Dlatego mógł się przespać spokojnie całą noc z tymi lwami. I rano król ucieszony zobaczył Daniela żywego, jak jego wiara działa, jak wielki jest Bóg, któremu służy. I sam oddał mu chwałę. I sam go wywyższył. A więc Pan chce nas obdarowywać. Mówię o tym, inspirując was, zachęcając was, że gdy mówimy o Duchu Świętym, to nie jest temat do rozmowy. Temat o Duchu Świętym to nie jest temat do rozmowy. My, zielonoświątkowcy, lubimy porozmawiać o Duchu Świętym. Temat Ducha Świętego jest po to, byśmy w naszym codziennym życiu przejawy Ducha Świętego posiadali. By Duch się manifestował. By Duch Święty się przejawiał. Przez moje, przez Twoje, przez nasze życie. A mamy wielkie zadanie do wykonania. Tak jak mówiłem w pierwszym wykładzie, Bóg chce uczynić z nas płonące pochodnie. Dlatego ten ogień zstępuje na nas. Dlatego Duch Święty napełnia nas. Jestem wdzięczny Bogu, że to przeżycie nie musi nigdy zgasnąć. Że ono zawsze może płonąć. Tak jak ten symbol, ta obrazowa świątynia Starego Testamentu lub namiot zgromadzenia, gdzie ten ogień płonął cały czas. Ta oliwa nigdy się nie kończyła. Tak może być z nami. Duch Święty chce płonąć w naszych sercach. Chyba w pierwszym wykładzie, może wrócę do jednej myśli, kiedy Mojżesz zetknął się z gorejącym krzewem, to tak to obrazowałem, że ten płomień przeskoczył do jego serca. Ten ogień rozpalił jego serce. I on tam zapłonął i płonął aż do końca, aż do jego śmierci. Oczywiście modlimy się, aby Pan na nowo nas namaścił, aby Pan na nowo tchnął Ducha Świętego na nas. Ale ten ogień zawsze płonie. Nawet jeśli już czujemy się słabi, już czujemy się wypaleni, to ogień Ducha cały czas płonie w nas. On nigdy nie gaśnie. Jest niesamowite. Piękne. I to mi się podoba. Oczywiście potrzebuję, aby Pan powiał na mnie od czasu do czasu ponownie. Ale Mojżesz już nigdy nie wracał do gorejącego krzewu, a już nigdy później w Dziejach Apostolskich uczniowie nie mieli takiego doświadczenia jak w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy płomyki ognia spoczęły na ich głowach. To było jedno przeżycie. To jedno napełnienie. Później zgromadzali się, by się modlić i myślę, że te spotkania miały ten cel, że jesteśmy, aby szukać oblicza Pana, by się modlić, by Pan na nowo nas ożywił. Jest taki piękny psalm. Teraz wyleciało mi z głowy, który to psalm, ale on mówi tak. Panie, pobudź nas, rozpal nas, byśmy jeszcze znów mogli się weselić i radować. Coś takiego. Tchnij na nas, Panie, przebudź nas, powiej na nas, ożyw nas. O, ożyw nas, to jest to słowo. Ożyw nas, Panie, abyśmy się znów mogli w Tobie radować. I po to mamy spotkanie, aby się modlić, aby usługiwać sobie, aby siebie błogosławić. Praktycznie możemy to robić w różnoraki sposób. Kiedyś usługiwałem na początku roku, jakiś czas temu, nie w tym roku, ale w poprzednim, na temat darów Ducha Świętego na naszych tygodniowych nabożeństwach w zborze. I omawiałem jeden dar. Robiłem to przez 9 tygodni. 20 minut. A później, ile było osób, dzieliliśmy się na małe grupy. I w tych małych grupach, 5-6-osobowych, modlili się ludzie, modliliśmy się razem, aby dany dar zaczął się przejawiać. Wiecie, to było niesamowitym przełomem w życiu wielu ludzi. Bo na przykład modliliśmy się o dar języków i tłumaczenie. I w tych małych grupkach zachęcałem
motywowałem ludzi, modliłem się, chodziłem od grupy do grupy. Jeśli Pan ci coś daje w językach, mów. Jeśli daje ci tłumaczenie, mów. Takie oczekiwanie na Pana. I wykład trwał 20 minut, a modlitwa 40 minut. Aż zaczęli być poszczególni ludzie, poszczególne osoby uwalniane. Kiedy był dar prorokowania, to był czas, aby oczekiwać na słowo od Pana. I wielu ludzi było uwalnianych do tego, by przynosić słowo od Pana. Jesteśmy Kościołem, który wierzy w chrzest w Duchu Świętym. To nie jest temat do rozmowy. To nie jest emocjonalne przeżycie, dreszczyk emocji. O, przeniknęło mnie. A, ale była moc. Później wychodzę, przychodzi codzienne życie, a byle jaki lekki wiaterek powieje przeciwności, a ja już nie wiem, co robić. Nie. To jest wyposażenie, które otrzymujemy, aby z tym gniazdem szerszeni presji diabelskich na nasze życie sobie poradzić. Amen? Aby zwyciężać, aby odnieść triumf w imieniu Jezusa.